Pani marszałek, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję. Po pierwsze, trzy elementy wypowiedzi. Po pierwsze, nie podzielam poglądu przedstawionego przez podkomisję i Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach karnych i poglądu przedstawionego przez pana przewodniczącego Kozdronia co do tego, że rzeczywiście fraza uzasadniona obawa jest niebezpieczna w stosunku do słowa niebezpieczeństwo. I uważam, że tutaj Senat w sposób prawidłowy dokonał ujednolicenia terminologii. W praktyce nie ma tutaj żadnej różnicy, natomiast frazeologia kodeksowa będzie spójna i do tego uzasadniona obawa istnieje obudowane już orzecznictwo, co ułatwi interpretację tych przepisów w przyszłości. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, które padło z tej mównicy, a dotyczące owej obligatoryjności przesłuchania w trybie ochronnym, tak to nazwijmy, to po pierwsze zwróćmy uwagę na to, że tego nie było w projekcie pierwotnym, to się pojawiło dopiero w pracach komisji. I minister sprawiedliwości w trakcie tych prac zwracał uwagę na to, że jest to mocne obciążenie finansowe i organizacyjne sądów, dlatego że nie wszędzie istnieją te pokoje przesłuchań. W większości wypadków one mają miejsce, niestety są zlokalizowane na policji, podczas gdy psycholodzy zwracają uwagę na to, że najlepiej, gdy one są zlokalizowane poza budynkiem użyteczności publicznej. Wtedy jakby ta trauma dojścia do takiego miejsca jest mniejsza dla dziecka. Natomiast jakby akceptując rozstrzygnięcie komisji i Sejmu co do tego, żeby jakby wprowadzić zasadę przesłuchania w takim pokoju, uważam, że rezygnacja z trybu fakultatywnego jest rozsądna. A powiem Państwu dlaczego. Nie dlatego, że normatywnie to jest pożądane, ale dlatego, że pojawia się dość, przynajmniej z informacji, które mam od organizacji pozarządowych. Znaczy nie mam takich badań dokładnych zrobionych, badań aktowych i nie za bardzo jestem w stanie je zrealizować z tego powodu, że te sprawy niewyraźnie są ujawnione w aktach. Ale według informacji, które mamy z organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną małoletnich ofiar przestępstw, pojawia się praktyka polegająca na przesłuchaniu w tym pokoju, które umożliwia realnie nagranie przez sędziego takiego świadka, ale ze względu na to, że przesłuchanie takiego świadka jest trudne, nie uzyskuje się łatwo odpowiedzi w takim pytaniu. Sąd decyduje się nie nagrywać tego, tylko spisuje z tego protokół. I relacjonowano mi, i to przez organizacje, które uważam za reprezentatywne i poważne, relacjonowano mi nawet takie przypadki, w której dziecko nie udziela odpowiedzi na pytanie, co zrobił ci ten ktoś, tylko zaczyna płakać i sąd potrafi to reinterpretować jako odpowiedź jednoznaczną tego dziecka, już nieważne jaką, czy mówi zrobił mi to, albo nic mi nie zrobił. Ale zdarzały się, według informacji, które mam z organizacji pozarządowych, zdarzają się radykalne rozbieżności pomiędzy realną treścią zeznania zaprotokołowaną i tendencja do niewykorzystywania tej infrastruktury. Innymi słowy, uważam, że jest to rozsądne. Jest to rozwiązanie, które na pewno zaradzi tej sytuacji, która się pojawia, a która jest absolutnie nieprawidłowa. I jest wyrazem raczej nieprzygotowania sędziów do tego trybu przesłuchania. I chęć uproszczenia tego przesłuchania w postaci posiadania protokołu pisanego, nad którym sędzia panuje. Każde pytanie pana posła traktuję poważnie. W związku z tym, kiedy pan poseł zwraca uwagę na to, że zadaje poważne pytanie, to nie zmienia to faktu, nie zmienia to sposobu podejścia do tego pytania ze strony ministra sprawiedliwości. Uważam, że poziom zagrożenia karnego za przestępstwo zgwałcenia, zarówno w trybie podstawowym, jak i kwalifikowanym, przy źle skonstruowanym typie kwalifikowanym, jego niewłaściwej relacji do artykułu 200, czyli tak zwanego ustawowego zgwałcenia dziecka, ten poziom jest adekwatny. Znaczy ja nie uważam, że w perspektywie relacji pomiędzy zagrożeniami karnymi w kodeksie karnym w odniesieniu do poszczególnych typów kar, ta sankcja byłaby nieproporcjonalna w relacji do zagrożeń z innymi przestępstwami. To są realnie wysokie zagrożenia. Nie tylko, że dół jest stosunkowo wysoki, 2 lata w typie podstawowym, 3 w typie kwalifikowanym, a więc zbrodnia, to, dodajmy, bardzo wysokie są maksymalne granice, 12 i 15 lat, z możliwościami oczywiście nadzwyczajnego obostrzenia wymiaru kary w sytuacjach takich jak ciąg czy parę jeszcze innych przypadków. I
My, naukowcy od prawa karnego, mówimy o tym, że tego rodzaju wystąpienia i tego rodzaju postulaty są rodzajem pewnego populizmu penalnego, to znaczy wiary w to, że zwiększenie surowości sankcji karnej przy tego rodzaju przestępstwie będzie miało efektywny wpływ na to, że nastąpi radykalne zwiększenie surowości orzekanych kar. I w przypadku tego rodzaju przestępstw to jest nadzieja płonna. Choćby dlatego, że duża grupa tych przestępstw jest popełniona przez osoby, szczególnie w stosunku do małoletnich, jest popełniona przez osoby, które mają zaburzenia preferencji seksualnych. A to w konsekwencji powoduje bardzo często stosowanie konstrukcji ograniczonej poczytalności, co powoduje nadzwyczajne złagodzenie kary. I ja znam, i dla mnie to są rzeczy bulwersujące. Znam takie przypadki, jeden z nich analizowałem dość dokładnie w związku z pracami nad ustawą o postępowaniu ze sprawcami niebezpiecznymi, orzeczenia sprzed 6 lat, w której skazano byłego dyrektora domu dziecka, który w trakcie 10 lat bycia dyrektorem domu dziecka popełnił 21 czynów przeciwko wolności seksualnej małoletnich różnego gatunku. Zakwalifikowano to jako czyn ciągły i orzeczono łączną karę 7 lat kary pozbawienia wolności ze względu na ograniczoną poczytalność. Ale problem tej niskiej kary, która dla mnie jest tutaj radykalnie nieodpowiednia, jeżeli chodzi o wyczucie społeczne, jest niezwiązany z wysokością zagrożenia za typ przestępstwa, tylko jest związany z zasadą odpowiedzialności opartej o winę, a w sytuacji ograniczonej poczytalności następuje zmniejszenie winy. Inny problem związany z wymiarem kary za przestępstwo zgwałcenia należy rozwiązać w innym miejscu i to jest w projekcie nowelizacji kodeksu karnego przygotowanym przez ministra sprawiedliwości, który jest skierowany obecnie do rządu, znaczy do prac w rządzie i do konsultacji społecznych. Tym środkiem jest radykalna zmiana w sposobie stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Dopóki będzie możliwe stosowanie tych zawiasów jako podstawowej formy reakcji prawnokarnej, dopóty, zwłaszcza w trybach DPK-owskich, czyli dobrowolnego poddania się karze, przy zgwałceniu będą pojawiać się zawiasy. I dzisiaj w przypadku zgwałceń niemal połowa kar to są kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, ale powód nie jest związany z zagrożeniem za typ. Powód jest związany z konstrukcją dobrowolnego poddania się karze. Zwracam uwagę na to, że w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, nad którym dzisiaj pracowała już komisja kodyfikacyjna, po tym jak pan przewodniczący Kozień zakończył pracę podkomisji, doszło tam do zmiany przepisów artykułu 335 i 343, które mówią o trybie poddania się, dobrowolnego poddania się karze i tam doszło do zmiany, która wyeliminuje możliwość radykalnego korzystania, częstego korzystania z poddawania się karze w postaci kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, bowiem wprowadziliśmy obowiązek badania przesłanek z artykułu 69, czy zachodzą przesłanki do tego, żeby uruchomić to warunkowe zawieszenie. To ograniczy tę sytuację. Ale to, co ważniejsze jest, to, że w projekcie nowelizacji kodeksu karnego, który jest już widoczny na stronach ministerialnych, dochodzi do niemal całkowitego zlikwidowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności i wprowadzenia takich rozwiązań przy sposobie wymiaru kary, które siłą rzeczy przeniosą reakcję albo na karę pozbawienia wolności bezwzględną, albo na ograniczenie lub też grzywnej. Mam nadzieję, że w dużej mierze zostanie wykorzystana grzywna, która będzie realną dolegliwością, oczywiście nie w tego rodzaju sprawach. I to, co jeszcze jest istotne z perspektywy tego, co pyta się pan poseł, w tym projekcie znajduje się też pewnego rodzaju regulacja, która nawiązuje myślą do zresztą w tym akurat zakresie słusznego, jednego z niewielu, ale słusznego punktu w nowelizacji kodeksu karnego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w roku 2007. A mianowicie jest tam przygotowane rozwiązanie, które polega na tym, że przy zastosowaniu kary łącznej istnieje możliwość takiego przeliczenia kar cząstkowych w sumie, że nie będzie ona ograniczona karą rodzajową. Innymi słowy, 10 plus 10 to nie będzie 15, tylko będzie 20. Czyli jakby w tym projekcie, który jest przygotowany w ministerstwie, istnieją sposoby doprowadzenia do tego, że reakcja prawnokarna będzie z pewnością bardziej dotkliwa, co nie znaczy surowsza w postaci wymiaru kary pozbawienia wolności, ale również będzie możliwość orzeczenia wyższej kary pozbawienia wolności niż ta, którą orzeka się dzisiaj, ale w zależności od konfiguracji przesłanek odpowiedzialności karnej i konfiguracji procesowej.
Odpowiadając zatem na pytanie pana posła, które pan poseł postawił bardzo poważnie, odpowiadając na nie bardzo poważnie, mogę powiedzieć tak. W takiej propozycji, w jaką przedstawił pan poseł, jeżeli chodzi o ruchy sankcji w typie nie, jeżeli chodzi o ogólne zmiany sposobu reakcji prawnokarnej, które zwiększą dolegliwość, efektywność i w sytuacjach, w których sprawca niesie ze sobą bogatą historię przestępczości, zwiększoną surowość, tak. Dziękuję.